Podstawą ostrosłupa ABCS jest trójkąt równoramienny ABC. Podstawą tego trójkąta jest odcinek AB o długości 30, natomiast odcinki BC i AC to ramiona trójkąta o długości 39. Wiemy, że spodek wysokości ostrosłupa należy do jego podstawy oraz każda wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka S ma długość równą 26. Należy obliczyć objętość tego ostrosłupa. Spójrzmy teraz na wysokości ścian bocznych jak na przeciwprostokątne w trójkątach prostokątnych o wspólnej przyprostokątnej OS. Oto te trójkąty: DOS, EOS oraz FOS. Skoro te trzy trójkąty prostokątne mają wspólną przyprostokątną i przeciwprostokątne o identycznych długościach, no to te drugie przyprostokątne leżące w podstawie również muszą mieć identyczne długości. Wynika to choćby stąd, że każdą z tych długości wyznaczamy w taki sam sposób stwierdzenia Pitagorasa. Zatem te trzy trójkąty są przystające. I teraz uwaga. Odcinek OS jako wysokość ostrosłupa jest prostopadły do płaszczyzny trójkąta ABC. Zatem jest skośny i prostopadły do odcinka AB. Ale odcinek AB jest również prostopadły do odcinka DS. Czyli można powiedzieć, że odcinek AB jest prostopadły do płaszczyzny trójkąta DOS. To w szczególności oznacza, że odcinek DO jest prostopadły do odcinka AB. W analogiczny sposób możemy dostrzec prostopadłość odcinków EO i FO do odpowiednich boków trójkąta ABC. To teraz możemy zinterpretować te odcinki jako promienie okręgu wpisanego w podstawę. Możemy sobie nawet wyobrazić stożek wpisany w nasz ostrosłup. Stożek, który będzie styczny do ścian bocznych tego ostrosłupa w wysokościach tych ścian bocznych. Teraz zastanówmy się, co dalej robić. Do obliczenia objętości ostrosłupa potrzebne będzie pole podstawy tego ostrosłupa i jego wysokość. Z polem podstawy akurat nie będzie problemu, bo to przecież trójkąt równoramienny o znanych długościach boków. Natomiast cały kłopot to będzie wyznaczenie wysokości tego ostrosłupa. Ale przecież ta wysokość jest przyprostokątną w każdym z omawianych trójkątów prostokątnych. Na przykład w trójkącie DOS. Jeśli teraz wyznaczymy długość odcinka DO, czyli długość promienia okręgu wpisanego w podstawę, no to już bez problemu wyznaczymy wysokość ostrosłupa. Oto podstawa ABC. Aby obliczyć jej pole, wyznaczę najpierw długość odcinka CD. Skorzystamy z trójkąta prostokątnego DBC, jednak nie będę przeprowadzać obliczeń stwierdzenia Pitagorasa. Za to powołam się na podobieństwo trójkąta DBC do takiego znanego wszystkim trójkąta o bokach długości 5, 12, 13. To przecież znana trójka pitagorejska. Mamy tutaj podobieństwo w skali K równej 3, co natychmiast daje długość odcinka CD jako 12 razy 3, czyli 36. Mamy już wszystko, aby obliczyć pole podstawy, które wynosi 540. Promień okręgu wpisanego w trójkąt to pole tego trójkąta podzielone przez połowę obwodu. Ta połowa obwodu to 54, stąd nasz promień to po prostu 10. Ostatni etap to wyznaczenie wysokości ostrosłupa. Bierzemy na tapetę trójkąt ODS. Mam nadzieję, że wszyscy zauważają podobieństwo tego trójkąta do trójkąta T, już wcześniej wykorzystanego, tym razem w skali K równej 2. Zatem znowu bez twierdzenia Pitagorasa w szybki sposób wyznaczamy długość odcinka OS to 24. Podstawiamy wyznaczone liczby do wzoru na objętość i dostajemy wynik 4320.